W marcu 2016 roku zmarł aktor uwielbiany przez miliony widzów i radiosłuchaczy. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że nigdy do końca nie wykorzystano jego talentu i zaszufladkowano go jako aktora komediowego czy wręcz radiowego. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o Marianie Kociniaku. Marian Kociniak nie lubił wywiadów. Jako jedyny polski aktor przez kilkadziesiąt lat konsekwentnie odmawiał kontaktów z mediami. Zawsze twierdził, że liczy się wyłącznie jego aktorstwo, a od wywiadów nikomu talentu jeszcze nie przybyło. Poza tym zbyt cenił swoją prywatność i nie potrafił zrozumieć ludzi opowiadających publicznie o swoich intymnych sprawach. Wyjątek uczynił tylko raz, gdy w 2005 roku pojawiła się jego książka Wywiad rzeka z Remigiuszem Grzelą. Nosiła tytuł spełniony, gdyż zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym uważał się za takiego człowieka. Był warszawiakiem z urodzenia, wychowywał się na Mokotowie, potem rodzina przeniosła się do Rembertowa. Miał dwójkę rodzeństwa, jego ojciec był stolarzem teatralnym, później pracował na potrzeby telewizji. Pan Marian wspominał ojca jako bardzo towarzyskiego człowieka, po którym zapewne odziedziczą tę cechę charakteru. Rodzice chcieli, aby Marian został ślusarzem, jego jednak pociągało aktorstwo. Ostatecznie trafił do Technikum Budowy Silników Samolotowych przy ulicy Chorzej w Warszawie. Był też członkiem kółka dramatycznego przy jednym z młodzieżowych domów kultury. Podczas nauki w drugiej klasie udał się do poradni przy Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, gdzie zaprezentował swoje umiejętności przed Aleksandrem Zelwerowiczem i Kazimierzem Rudzkim. Zrobił na nich tak wielkie wrażenie, że zapowiedzieli mu, że gdy zrobi maturę, to zostanie przyjęty na uczelnię bez egzaminu. I tak się stało. Dominującą cechą pana Mariana była wierność. Przez ponad 50 lat grał na jednej scenie warszawskiego Teatru Ateneum. Dopiero pod koniec kariery zaczął występować w Teatrze na Woli. Podobnie było z uczuciami. Pierwszą wielką miłość przeżył jeszcze na studiach, gdy zakochał się w Maji Wachowiak. Przez pewien czas byli parą, Maja opuściła go jednak dla Gustawa Cholubka. Marian nie miał do niej pretensji. On był tylko studentem, a Cholubek już znanym aktorem. Dwa lata po zakończeniu studiów spotkał miłość swojego życia, Grażynę. Pracowała jako asystentka w studiu dubbingowym. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Dwa lata później byli małżeństwem, pomimo że matka aktora niechętnie patrzyła na ten związek. Przyczyną tego był fakt, że Grażyna była rozwódką i miała dziecko. Ale ojciec od razu zaakceptował synową i małego Piotra, co Marian wyjątkowo doceniał. Aktor przyznawał jednak, że żona czasami miała z nim trudne życie. Marian miał bardzo rozrywkowy charakter. Jego stałymi kompanami od kieliszka byli Roman Wilhelmi, Leonard Pietraszak i Jerzy Kamas. Z perspektywy lat podziwiał kondycję swoich kolegów. Cała czwórka zdecydowanie przekraczała bowiem wszelkie granice przyzwoitości. Podobno balowali noc w noc. Inna sprawa, że wtedy jak się miało 100 zł, to wódka się lała, był tatar, zakąska i może jeszcze jakieś ciepłe danie. Chociaż, jak sam przyznawał, przepił ze 3-4 Mercedesy, to jednak z czasem się ustatkował. Na świat przyszła córka Weronika, a jej i Piotrowi trzeba było zapewnić godziwe życie. Po latach zresztą przyznawał, że gdyby nie Grażyna, która czasami brała go za łeb i doprowadzała do porządku, pewnie by zginął. Z upływem lat hucznie obchodził tylko premiery teatralne, preferował jednak już wino, a nie wódkę. Wprawdzie, żona też nie była z tego zadowolona, ale tolerowała tego rodzaju szaleństwa. Marian Kociniak zagrał ponad 100 ról teatralnych, około 80 razy pojawił się w teatrze telewizji, grał w 40 filmach. Prawdziwą sławę przyniosła mu jednak główna rola w niezapomnianym Jak rozpętałem II wojnę światową. Wcielił się tam w postać kaprala Franka Dolasa, warszawskiego cwaniaczka, który dzięki sprytowi uchodził z wszelkich wojennych niebezpieczeństw. Jego bohater przemierzył 3 kontynenty, był wcielony do kilku armii, po obu stronach konfliktu, a na koniec i tak trafił do Polski. Widzowie wspominają do dzisiaj wiele kultowych scen z tej produkcji, na przykład przesłanie do lasa przez gestapowca w tej roli Emil Karewicz, który nie potrafi wymówić Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Na mój twój Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Ale symbolem filmu stały się pokazy gry w 3 karty, oszukańczej rozrywki popularnej na warszawskiej Pradze. Ludzie, ludzie, ja wariat zwariowałem, pieniążki rozdaję, ludzie. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. W jednej ze scen Dolas używał swoich fotografii wojskowych. Na pierwszej był w mundurze polskim, na drugiej we francuskim, a na trzeciej w niemieckim.
Swoją popularność aktor potwierdził kilka lat później rolą nerwowego, zarozumiałego burgrabiego w serialu Janosik. Ogarnięty manią schwytania nieuchwytnego harnasia, opracował kolejne absurdalne plany, które kończyły się rozpaczą hrabiego, czyli Mieczysława Czechowicza, i wywoływały sawy śmiechu wśród widzów. Cóż to jest? Kościoła widałem. Na ofiarę. Kościoła widział, na ofiarę. Natomiast wielbiciele radia pamiętają go z niezapomnianego programu 60 minut na godzinę, gdzie wraz z Andrzejem Zaorskim, jako Maniek i Jędryk, recenzowali filmy. Program zaczynał się od zagajenia Zaorskiego. Fajny film, wczoraj widziałem. Po czym następowało pytanie Kociniaka. A momenty były? Teksty do programu pisał Zaorski, ale jak sam przyznawał, używał powiedzeń pana Mariana, przedstawiając go takim, jakim był w rzeczywistości. Chociaż Kociniak był wielką gwiazdą, to przez wiele lat mieszkał w bloku przy ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie. Było to mieszkanie otrzymane w latach 60. z puli ministra kultury, z którego nigdy nie chciał się wyprowadzać. Bardzo też przeżył, gdy kilkanaście lat temu doszło w nim do pożaru. Zamieszkali wtedy u przyjaciół, a na Saską Kępę powrócili po remoncie. Tam zresztą zawsze czuli się najlepiej. Chociaż bowiem dużo podróżowali, to z przyjemnością powracali do domu. Tym bardziej, że Marian nie potrafił żyć bez teatru i po tygodniu przerwy nie potrafił usiedzieć w jednym miejscu. Dlatego też wielkim ciosem były dla niego problemy ze zdrowiem, które zmusiły go do ograniczenia aktywności zawodowej. Aktor zapadł bowiem na chorobę nowotworową, usunięto mu jelito grube, zaczął mieć problemy z poruszaniem się. Ale najgorsze przyszło w lutym 2016 roku, gdy w wieku 78 lat zmarła żona. Był całkowicie zdruzgotany, powtarzał, że nie ma już po co żyć. Nie miał nawet siły pojawić się na jej pogrzebie. Znajomi i rodzina obawiali się, że z tego ciosu już się nie podniesie, co niestety okazało się prawdą. Marian Kociniak zmarł niespełna miesiąc po małżonce, pochowano go u jej boku. Tak jak spędzili ze sobą ponad pół wieku, tak na zawsze pozostaną już razem. Więcej o Marianie Kociniaku i innych aktorach epoki PRL znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. A jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!